Dziś porozmawiamy sobie o błędach, jakie popełniają początkujący gitarzyści. I to nie o byle jakich błędach, tylko o błędach nadesłanych przez Was, widzów. Powiem, jeśli z którymi się zgadzam lub nie zgadzam, oraz podam Wam sposoby, jak je naprawić. Największym błędem początkującego gitarzysty jest to, że nie zapisał się do szkoły muzycznej. No nie. Jak błędem może być niezapisanie się do szkoły muzycznej, jeżeli chcesz. Grać na gitarze mając 5 lat, oczywiście możesz iść do szkoły muzycznej, jak najbardziej. A co jeżeli masz 30, co jeżeli masz 50, no nie pójdziesz do szkoły muzycznej, to, to, jest, to jest totalna głupota. I nie dajcie sobie wmówić, że jeżeli nie poszedłeś do szkoły muzycznej, to nie możesz grać na gitarze, bo jak najbardziej możesz. Porównajmy to do branży IT. Nie musisz mieć skończonych studiów w kierunku IT czy programowania. Jeżeli umiesz to robić, większość firm zatrudni cię po prostu na podstawie twojego doświadczenia i twoich umiejętności. Więc jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności gry na gitarze, naprawdę nie musisz kończyć szkoły muzycznej. Oczywiście szkoła muzyczna ma wiele plusów i nauczą was nie tylko samej gry, ale także teorii, historii muzyki i dadzą wam jakby wejście w ten świat z troszkę większym zasobem wiedzy która jest niezbędna, żeby na przykład zarabiać w tym świecie lub pójść typowo karierą w tą stronę. No ale nie o to chodzi tylko w gitarze, tak? Niektórzy chcą grać na gitarze dla przyjemności dla siebie lub po prostu z kolegami ze znajomymi pobawić się i tyle. To nie zawsze musi być profesjonalne. Także nie z pierwszym się nie zgadzam. Zła praca kciuka na gryfie. Jak najbardziej Złe ułożenie kciuka na gryfie może spowodować, że zabraknie wam zasięgu do zagrania tego, czego chcecie. Jeżeli chodzi o w ogóle błędy lewej ręki, w tym błędy kciuka, odsyłam was do mojego filmu na temat błędów lewej ręki oraz jak je poprawić. Jak najbardziej błąd każdego początkującego gitarzysty. Jeżeli ktoś nie gra na gitarze i wręczycie mu gitarę, zagryw złapie. Tak. Kupowanie tanich Bentonów. Chodzi o gitary marki Harley Benton. I to po części może być racja, a po części niekoniecznie. Harley Benton jest tanią marką, chińską, ale to nie oznacza, że złą. Z Harleyem Bentonem jest jak z loterią. E, możecie dostać egzemplarz, który za te pieniądze jest świetny, a możecie dostać egzemplarz, który jest wadliwy. Jest źle wykonany, może być pęknięty fabrycznie, progi mogą być nierówne, elektronika trzeszcząca. A możecie kupić gitarę za 400 zł i będzie idealna. Słyszałem o takiej metodzie, że ludzie kupują dwie sztuki i odsyłają tą gorszą. Tutaj tak neutralnie. To zależy. Jeżeli naprawdę nie wiecie, czy to będzie wasze hobby i chcecie po prostu spróbować, zakup taniego bentona nie jest złym pomysłem. Absolutnie. Z tym, że jeżeli traficie na wadliwy egzemplarz, może was to całkowicie zniechęcić i odrzucić do gry, bo na początku nie będziecie wiedzieli, że coś jest nie tak z tą gitarą, bo po prostu się na tym jeszcze nie znacie i możecie myśleć, że to tak ma być i to was bardzo zniechęci. Tak jak mówię, loteria, jeżeli chodzi o tanie bentony. Brak gry w tempo, ćwiczenia z metronomem. Jak najbardziej. Ćwiczenie z metronomem pozwala wyćwiczyć wasze wewnętrzne tempo i również na ten temat mam film, odsyłam was do, do niego razem z ćwiczeniami, jeżeli chodzi o metronom. Samo wybijanie rytmu metronomu poprawi waszą grę długoterminowo. To jest coś co powinniście robić przy każdych ćwiczeniach tak naprawdę, jeżeli nawet nie ćwiczycie codziennie. przynajmniej jedno z waszych ćwiczeń powinno być z metronomem. Ja na początku również nie ćwiczyłem z metronomem i uwierzcie mi, że później bardzo ciężko jest przyzwyczaić się do tego rytmu, ale jeżeli to zrobicie, nie będziecie mieli później problemu na przykład zagrać z perkusistą. Perkusiści są notorycznie znani z tego, że świetnie grają do metronomu, ponieważ to od nich i od basistów głównie zależy rytm w piosence i to wy, jako gitarzyści, musicie się do nich dostosować. Więc dopóki nie gracie z perkusją, polecam metronom. Kostkowanie tylko z góry, granie tylko akordów, mało ćwiczeń na poprawienie umiejętności. Jak najbardziej. Co do pierwszego, kostkowanie tylko z góry odnosi się do uderzania strun od góry. Chodzi tutaj o to, że powinniśmy stosować strumming zamienny. Kostkowanie czy też uderzanie na zmianę, góra, dół, góra, dół. Zwłaszcza przy szybszych elementach tak zwany alternate picking, granie tylko akordów, tak, oczywiście, ale na początku to jest jak najbardziej wystarczające, ale akordy oraz proste melodie na początek to jest klucz. Nawet takie jednostrunowe jak Smoke on the Water czy prostsza wersja Iron Mana Black Sabbath. To są wszystko świetne melodie dla początkujących. Nie ograniczajcie się tylko do akordów. Jak najbardziej się tutaj z tym zgadzam. A co do ćwiczeń, chyba nie musimy już o tym mówić. Jak najwięcej Ćwiczeń. Oczywiście nie chodzi też o to, żeby się zajechać, bo możecie się po prostu sami tym zniechęcić. Uważam, że ćwiczenie poprzez improwizację też jest bardzo dobre. Po prostu odpalcie sobie jakiś backing track i spróbujcie do tego grać cokolwiek, wymyślać melodię. To bardzo otwiera Was na możliwości gryfu i możliwości samej gitary. Inny błąd to kupienie za drogiej gitary z Floydem zamiast tańsza gitara plus lutnik. Czyli jak za tania to niedobrze i jak za droga to też niedobrze. E, I tak i nie. Oczywiście porywanie się od razu na mostek z Floydem może być problematyczne, bo ten mostek nie jest najprostszy ani do przestrojenia, ani do ustawienia, e, czy też po prostu do zmiany strun. Może odstraszyć, e, jednak też myślę, że jeżeli ktoś poczyta lub poogląda filmiki na YouTubie, nie ma w tym e, nic złego. Jak najbardziej można kupić swoją pierwszą gitarę z Floydem. Jednak jeżeli to jest pierwsza gitara i nie wydacie zbyt dużych pieniędzy... Na taką gitarę, to prawdopodobnie ten mostek będzie albo wadliwy, albo nie będzie działał tak jak Floyd Rose oryginalny powinien, a to nie jest tani sprzęt. Tańsza gitara, plus lutnik, jak najbardziej. Wizyta u lutnika kosztuje 100-200 zł. Ustawi wam gitarę tak, że gra będzie dla was po prostu przyjemnością. Jeżeli chcecie dowiedzieć się sami, jak ustawić gitarę po zakupie, już niedługo przygotuję dla was taki film i przejdziemy przez to razem. Brak cierpliwości, jak najbardziej. Na początku nie będzie Wam wychodziło, to jest oczywiste, ale z niczym się nie rodzimy. Wszystko można wyćwiczyć, i dokładnie tak samo jest z gitarą. Jeżeli na początku Wam nie wychodzi, brzmi to dramatycznie, słyszycie przydźwięki, brzdęki i inne tego typu rzeczy. Spokojnie, to przyjdzie z czasem. Nauczycie się, jak dociskać struny, nauczycie się, jak trzymać rękę, jak uderzać kostką, czy też prawą ręką, jeżeli gracie palcami. Cierpliwość. To podstawa. Kładzenie palców płasko, oczywiście, jak najbardziej technika lewej ręki. To jest film, do którego Was odesłałem już wcześniej, czyli błędy lewej ręki. Tam dowiecie się, jak te wszystkie błędy poprawić. Chyba najwięcej progresu dało mi zwrócenie uwagi, jak trzymam kostkę. Oczywiście też to jest prawda, ponieważ samo złe trzymanie kostki może powodować, że będziecie grali wolniej lub będzie Wam się grało dużo ciężej. Aby to naprawić, odsyłam Was do mojego filmu na temat błędów prawej ręki, czyli tej. Kostkującej. Na pierwszą piosenkę branie Master of Puppets albo rzucanie się na Nuffing Matters. E, oczywiście chyba wszyscy jesteśmy winni tego, jak tylko zaczynam coś wychodzić na gitarze, bierzemy się za nasze ukochane utwory, które okazuje się, że no, najprostszych nie należą i zaczynamy się frustrować. Oczywiście na Matters jest jedną z piosenek, która jest polecana dla początkujących, ale chodzi tylko i wyłącznie o wstęp, czyli o puste, otwarte struny. Zaraz potem dochodzi nam hammer on pull off i zaczynamy się. Gubić. Więc jak najbardziej dobór repertuaru e, jest bardzo ważny, jeżeli chcecie. Przygotuję dla Was taki film z piosenkami dla początkujących i z melodiami, od których możecie lub powinniście nawet zacząć Waszą przygodę z gitarą. Brak teorii, nawet podstawowej. I niestety tutaj muszę się zgodzić. Mi również na początku brakowało teorii. Samogranie w sobie jest przyjemne i można całkiem sporo osiągnąć grając tylko melodię za nauczycielami z YouTube'a e, lub biorąc po prostu lekcje gry na gitarze u, u osób prywatnych, u prywatnych nauczycieli. Ale znajomość nawet odrobiny teorii naprawdę bardzo otwiera oczy i otwiera dla Was gryf. Okazuje się, że to wszystko nie jest bezsensowne, tylko na gryfie gitary są poukrywane kształty, wzory które się powtarzają. Do tego więc, jeżeli ogarniecie odrobinkę podstawowej teorii, będzie Wam się grało po prostu łatwiej, i przyjemniej przede wszystkim będziecie rozumieli, dlaczego te dźwięki są tu, a nie in gdzie indziej i, i naprawdę no, jest to pomocne. Jeżeli chodzi o samą teorię muzyki, również zapraszam Was na mój kanał. Tam macie kilka filmów w playliście z teorią muzyki, możecie sobie przejść je wszystkie i myślę, że na początek tyle w zupełności wystarczy. Gorąco zachęcam Was do obserwowania mnie również na Instagramie. Dzięki temu będziecie mogli brać udział w ankietach takich jak ta. Jeżeli chcecie brać czynny udział w tworzeniu tego kanału, jak najbardziej zachęcam Was do obserwowania mnie na kanałach, nie tylko na YouTube. Przypominam też o możliwości wspierania kanału. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, chcecie zostać moimi gitarowymi bogami, pod filmem macie taki przycisk wspieraj, czy też na głównej stronie kanału, możecie tam wejść i zostać członkiem naszej gitarowej ekipy. Na dzisiaj to wszystko. Napiszcie w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć na tym kanale, może jakieś konkretne filmy, dajcie znać, postaramy się to zrobić. Trzymajcie się, hej!